witajcie w kolejnych wakacyjnych warsztatach fotograficznych. Ostatnio rozmawialiśmy o obróbce zdjęć na komputerze, ale część z Was pewnie przerabia zdjęcia i robi zdjęcia tylko telefonem, więc dzisiaj pogadamy właśnie o różnych aplikacjach do przeróbki zdjęć na telefonie i o ich różnych funkcjach. Wiele różnych aplikacji do obróbki zdjęć na telefonie. Znajdziecie w nich różne filtry, naklejki, ramki, no i oczywiście takie podstawowe suwaczki do edycji zdjęcia. Wybór aplikacji zależy od tego, jaki efekt chcecie osiągnąć. Zauważcie jednak, że na fejsie czy Instagramie tak naprawdę niewiele jest fotek, które mają takie ramki, jakieś napisy na zdjęciach albo naklejki. Wszyscy raczej wolą takie naturalne, ładne fotki. Dzisiaj pokażę Wam kilka aplikacji i ich różnych funkcji, które przydadzą Wam się na co dzień. Każdy telefon ma taką swoją wbudowaną aplikację do przeróbki zdjęć i powiem Wam, że bardzo często jest ona wystarczająca. Żeby zaimportować zdjęcie do tej aplikacji, wystarczy, że bierzecie swoje zdjęcie z galerii i poszukacie gdzieś opcji edytuj. W tej systemowej aplikacji powinniście znaleźć takie podstawowe rzeczy jak obrót zdjęcia, jak narzędzie przycinania. Na pewno znajdą się też takie podstawowe suwaczki, jak właśnie jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, rozjaśnienie świateł lub cieni, balans bieli, albo inaczej temperatura zdjęcia oraz filtr czarno-biały. Jest też tutaj troszkę gotowych filtrów, ale na szczęście mają one suwak mocy, czyli możemy dopasować intensywność nakładanego filtru. Myślę, że bez tego suwaczka nie warto używać filtrów, bo są one zazwyczaj bardzo przesadzone. Nie pokażę Wam dzisiaj tutaj zbyt wielu różnych aplikacji, bo tak naprawdę sama używam dwóch, max trzech, które mają wszystko, czego mi potrzeba. Inne aplikacje będą miały bardzo podobne funkcje, będą różniły się tylko drobiazgami. Jeśli chodzi o moją ulubioną aplikację, ostatnio jestem wierna Lightroomowi. Tak właśnie, jeśli nie macie pakietu Adobe na komputerze, możecie pobrać ze sklepu Play darmową wersję Lightrooma na telefon. I jest to świetna opcja, bo tak naprawdę wszystkie te płatne, dodatkowe rzeczy, które są w wersji premium, nie będą Wam potrzebne. Więcej o Lightroomie powiem potem, kiedy będziemy przerabiać jakieś zdjęcie. Zanim odkryłam darmowego Lightrooma, moją ulubioną aplikacją do przerabiania zdjęć był edytor Instagrama. Mamy tutaj sporo filtrów, których intensywność możemy dowolnie zmieniać. Następnie kilkanaście suwaczków do podstawowej edycji zdjęć. Jedynym minusem Instagrama są takie dziwne wielkości zdjęć. Kiedyś był to tylko kwadrat, teraz możemy też dodać zdjęcia prostokątne, ale też w takich dziwnych proporcjach. Gdzieś tam Instagram ucina nam te prostokątne zdjęcia, no ale ja, jeśli już przerabiałam zdjęcia na telefonie, to właśnie na Instagrama, więc no nie miałam z tym szczególnego problemu. Jeśli nie podoba Wam się, jak Instagram przycina Wasze zdjęcie, to możecie dodać po bokach takie ramki, które stworzą kwadrat z Waszego zdjęcia, no i oczywiście kwadrat będzie pasował na Instagrama. Istnieją specjalne aplikacje, które służą tylko do dodawania tych ramek, ale jest to też opcja w jednej z większych aplikacji, którą pokażę Wam potem. Ja zawsze staram się, żeby fotki na moim Instagramie były spójne kolorystycznie i często przerabiam je w bardzo podobny sposób. Pokażę Wam teraz, jak ja przerabiałam fotki na Instagramie. Jeśli już używałam filtrów na Instagramie, to bardzo lubię filtr Aiden. Kiedyś lubiłam także Creamy.
Tutaj Aiden jest troszeczkę za mocny, ale klikając na niego jeszcze raz możecie zmniejszyć jego nasycenie. Ja tutaj tylko tak delikatnie go ustawię. Potem przechodzę do opcji edytuj. Ja lubię jasne zdjęcia, więc dodaję troszeczkę jasności. Kontrastu. Żeby moje zdjęcie było jeszcze jaśniejsze, lubię je troszeczkę prześwietlać, chociaż normalnie pewnie bym tego nie robiła. W tym miejscu widzę, straciła troszeczkę nasycenia, więc delikatnie, żeby nie była zbyt pomarańczowa, obniżam nasycenie o kilka stopni. Moją ulubioną opcją z tych wszystkich jest chyba opcja kolor, która w cienie lub prześwietlenia może dodać jednego z podanych tutaj kolorów. I ja już ostatnio mówiłam, że uwielbiam kolor fioletowy w cieniach, dlatego tutaj też dodaję go troszeczkę. No i tak naprawdę nasze zdjęcie jest już gotowe. Jeśli wasze zdjęcie jest już gotowe i nie chcecie go od razu publikować albo w ogóle nie chcecie go publikować, wystarczy, że wyłączycie internet i dopiero wtedy opublikujecie zdjęcie. Bez dostępu do internetu zdjęcie nie będzie mogło się opublikować. W tym momencie wystarczy, że usuniecie post. Zdjęcie zapisze się w waszej galerii, ale nie opublikuje się na Instagramie. Mam też taką swoją aplikację do zadań specjalnych. Jest to dość duża aplikacja, ale ma tyle funkcji, że praktycznie możecie przerwać tylko w niej. Używam jej wtedy, kiedy nie chce mi się zrzucać jakiegoś zdjęcia na komputer, żeby przerobić je w Photoshopie. Tutaj znajdziemy kilka takich funkcji, które zastąpią nam właśnie takie usuwanie niedoskonałości czy zbędnych elementów z tła. Ta aplikacja nazywa się PixArt. Zdjęcie zaimportujecie tym plusikiem na dole. Wybieramy zdjęcie z galerii i na dole tutaj pojawia nam się dużo opcji do edycji tego zdjęcia. W tej aplikacji najbardziej lubię opcję narzędzi, bo znajdziemy tutaj sporo przekształceń, sporo właśnie narzędzi, które zastąpią nam tak naprawdę Photoshopa. Fajne jest na przykład narzędzie Klonuj, które pozwoli nam na usunięcie jakichś zbędnych elementów z tła albo na przykład, tak jak tutaj, ugryzień po komarach. Najpierw wybieram celownik i ustawiam w miejsce, gdzie skóra jest zdrowa. I potem jeżdżę w miejscu, gdzie mamy ugryzienie komara. Mamy też tutaj narzędzie przycinania czy przekształcania obrazu. Mamy nawet krzywe, które tak naprawdę rzadko się spotyka w takich aplikacjach na telefon. Znajdziemy tutaj też podstawowe suwaki takie jak jasność, kontrast, nasycenie czy temperatura barwy. Jest też bardzo dużo różnych filtrów, które oczywiście mają możliwość dopasowania intensywności naszego filtru. W aplikacji PixArt jest też bardzo ciekawa opcja ulepszeń portretów. Możemy tutaj chociażby usunąć pojedyncze niedoskonałości, po prostu wybierając rozmiar pędzla i klikając w miejsce, które ma zostać poprawione. Możemy też na przykład zmienić delikatnie odcień skóry albo nawet kolor włosów. W tej aplikacji jest też opcja, o której mówiłam wcześniej, czyli dopasowanie zdjęcia do kwadratu. Jak widzicie, aplikacja dodaje nam po bokach białe ramki,
które pozwalają na wstawienie całego prostokątnego zdjęcia na Instagrama. Bardzo modne są też ostatnio takie efekty zdjęć jakby ze starego analoga, z jakimiś paproszkami, kurzem. W tej aplikacji możecie dodać taki efekt za pomocą maski. Ta aplikacja służy mi raczej do retuszu niedoskonałości. Jeśli chodzi o obróbkę kolorystyczną, częściej używam Lightrooma. Po pobraniu aplikacji Lightroom musicie zarejestrować się używając swojego maila. Żeby otworzyć zdjęcie, musicie go najpierw zaimportować do Lightrooma, więc klikacie ikonkę galerii z plusem, szukacie swojego zdjęcia i klikacie dodaj. Teraz Wasze zdjęcie dodało się do folderu zdjęcia lub po angielsku All Photos. Żeby edytować zdjęcie, wystarczy w nie teraz kliknąć. Tutaj na dole macie podstawowe funkcje edycji i tak jak widzicie, tak naprawdę dodatkowo płatne będą tylko trzy ustawienia, a resztę Lightroom pozwala Wam dopasować. Myślę, że w Lightroomie głównie będą interesowały nas dwa narzędzia. Światło i kolor. W zakładce światło możemy edytować podstawowe suwaczki albo krzywe. W zakładce kolory możemy zmienić balans bieli, tint, czyli zafarb, nasycenie i jaskrawość. Ja lubię temperaturę troszeczkę chłodniejszą na zdjęciu, a tint bardziej różowy. Wracam z powrotem do zakładki kolory, ponieważ tutaj mamy jeszcze coś takiego jak mieszalnik, czyli narzędzie, które pozwala nam edytować osobno każdy kolor. I tutaj właśnie pomarańcz będzie odpowiadał za kwiaty i skórę. Dlatego dodaję troszeczkę więcej pomarańczu, więcej jasności. W zakładce efekty możemy dodać clarity, czyli przejrzystość. W zakładce detail możemy zredukować delikatnie szum i szum kolorowy. Ja w zakładce kolor zmniejszę jeszcze troszeczkę nasycenie zieleni i nadam jej bardziej żółtawy kolor. Żeby zapisać zdjęcie, kliknijcie na ikonkę udostępniania i zapisz w urządzeniu lub po angielsku Save to Device. Dużą zaletą Lightrooma jest możliwość używania presetów. W darmowej wersji Lightrooma, która jest polskojęzyczna, znajdziecie je pod nazwą ustawienia wstępne. Presety są trochę jak filtry do zdjęć. Są to po prostu zapisane wcześniej różne konfiguracje ustawień w Lightroomie, które dadzą Wam pożądany efekt. Taki preset możecie stworzyć sami. Jeśli efekt zdjęcia, które przerobiliście, Wam się podoba, możecie po prostu zapisać swoje ustawienia. Gotowe presety możecie pobrać lub kupić w internecie. Wielu fotografów sprzedaje swoje presety za całkiem niezłą cenę. Pokażę Wam teraz, jak zainstalować pobrany preset do swojego Lightrooma. Ja przy okazji sesji z Igą stworzyłam ustawienia suwaczków, które pasowały mi do większości zdjęć, więc stworzyłam na ich podstawie zdjęcie z presetem. Pobrałam zapisane z presetem zdjęcie na telefon i otwieram go za pomocą aplikacji Lightroom. Kiedy zdjęcie z presetem jest już otwarte, wystarczy kliknąć tutaj w trzy kropeczki i mamy opcję Create Preset. W tym miejscu nazywamy nasz preset. Nasz preset został właśnie zapisany. Możecie go znaleźć właśnie w presetach. Wchodzę w zakładkę Presets i szukam presetu o nazwie Iza. Presety nie będą pasować do wszystkich zdjęć, więc jeśli używacie ich do przerabiania swoich fotek, to po wybraniu presetu dostosujcie resztę ustawień, tak żeby zdjęcie spełniało Wasze oczekiwania. My
Myślę, że wszyscy będziemy wybierać te darmowe aplikacje do przeróbki zdjęć, a bezpłatne aplikacje zawsze wiążą się z pewnymi ograniczeniami. Tutaj pokazałam Wam aplikacje, które mają bardzo dużo darmowych funkcji, ale są też takie aplikacje, w których praktycznie nic nie zrobicie bez wykupienia wersji premium. Jeśli chcecie ograniczyć wyskakujące reklamy, czasami wystarczy tylko wyłączyć Wi-Fi, ale niektóre aplikacje nie będą działać bez połączenia internetowego, więc czasami będziemy musieli wytrzymać te natrętne reklamy i pracować razem z nimi. Jeśli pobieracie nową aplikację, sprawdźcie, czy nie dodaje ona na Waszym zdjęciu autorskiego znaku wodnego. Czasami, jeśli aplikacja pozwala na bezpośrednie wstawienie z niej zdjęcia, na przykład na Instagrama, to lubi reklamować swoją aplikację i dodaje właśnie podpis do Waszego zdjęcia. Najlepiej eksportować swoje fotki najpierw do galerii, a potem dopiero z galerii wstawiać je na Face'a czy Instagrama. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Aplikacje są zwykle bardzo intuicyjne i posiadają samouczki, więc łatwo nauczycie się ich obsługi. Wybierajcie najlepiej te aplikacje, które są na szczycie listy w sklepach, albo mają dobre opinie lub dużo pobrań. Będziecie mieli pewność, że apka jest dopracowana i ma dużo darmowych funkcji. W kolejnym odcinku pogadamy o fotogrzeszkach początkującego fotografa, czyli o takich błędach, które są popełniane przez nas najczęściej. Cieszę się, że dotrwaliście do końca i do zobaczenia punktualnie o 17 w następną sobotę w kolejnych wakacyjnych warsztatach fotograficznych.